Witam cię, widzę bardzo serdecznie. Dzisiaj ubiór tak zwany elegancki. Halo, pytam Staliga Mistrzu. Halo, ktoś dzwonił? No stary, no ja naprawdę nie wiem, jak ludzie mogli się łudzić, że Real, że tak powiem, pod taką presją nie wygra tej 15 Ligi Mistrzów. No fantastyczne pożegnanie tak naprawdę do Ingo Crossa. Fantastyczne tutaj zaczęcie z baterką na CSGO skinsie. No stary, czy może być lepiej? Przyznam się szczerze, po wczorajszym streamie, jak go skończyłem, no... Nagrałem jeszcze dla was film, tak? I skończyłem koło godziny 19, może 30, więc poszedłem spać na jakieś no, niecałe 2 godzinki, żeby, kurczę, wstać na ten finał, tak? Byłem tak padnięty, że mimo to, że ustawiłem sobie budzik, to poszedłem spać dalej i wstałem dopiero po pierwszej połowie. Dużo mnie nie ominęło, chociaż tam parę błędów w Realu, że tak powiem, było, które mogły zaważyć na tym, że tak naprawdę Borussia może wygrać ten finał, no ale błędy przeciwko Realowi Madryt to trzeba wykorzystywać, panie, tak? Takie błędy trzeba wykorzystywać. Na drugą połowę, że tak powiem, wstałem, obejrzałem sobie kuponik postawiony, bo poprzedni, że tak powiem, przestał oddychać przez to, że Real nie strzeli bramki w pierwszej połowie. No ale drugi kuponik już elegancko, brameczki Realu powyżej 1,5. No i weszło jak w masło, stary, na kursie 3 pary, no i kurczę, parę stówek do przodu. Więc no fantastyczny finał tak naprawdę, tak? 15 Liga Mistrzów się melduje. No pięknie się spało, tak? Pięknie się naprawdę spało. Rozbudziła mnie ta druga połowa na tyle, że byłem w stanie ją obejrzeć. Byłem w stanie obejrzeć fetę mistrzowską, znaczy no tak fetę mistrzowską, no wiesz, no celebrację oczywiście paru zdobytego. No naprawdę fantastycznie z kibicem Realu Madryt, stary. Kibicuję tej drużynie, no myślę, 10 lat to na pewno, tak mi się wydaje. No ale te pierwsze koszulki Realu, takie wiesz, takie z bazarku, to już no wydaje mi się, że w wieku no mniej nawet niż te 10 lat, stary, tak? Że tak powiem, dostawałem, no i fantastycznie jest być kibicem Realu Madryt, stary. No nie mogę sobie wyobrazić lepszej drużyny do kibicowania, no pamiętam ten fatalny sezon po odejściu Ronaldo, co Ajax wyeliminował nas z Ligi Mistrzów, no to było naprawdę, to było, no, najgorszy ostatnio, przez ostatnie 10 lat może okres Realu Madryt, no tak, że tak powiem, bym powiedział, więc byłem wtedy, jestem teraz, dumnie, że tak powiem, noszę białe tej barwy i no, fantastycznie jest z Realu, tak? Ale powiem wam, że jak poszedłem spać po tym meczu koło godziny może pierwszej, może 1:30, to jest teraz godzina zaraz 21 i ja dopiero wstałem. W sensie wstałem już wcześniej, bo przebudziłem się koło 12, posiedziałem chwilę, nie chciałem się totalnie wstać, mówię, kurczę, trzeba nagrać film dla widza, trzeba coś zjeść na śniadanku, bo w brzuszku burczy. Ale mówię, nie, no nie ma opcji, stary, nie wstaję z łóżka, posiedziałem z godzinkę i poszedłem spać dalej. I wstałem dopiero teraz przed godziną 21, więc tak pospałem, stary, tak odespałem ten stream, że naprawdę czuję się fantastycznie teraz. No tylko miałem nadzieję, że no po tym streamie to no jakkolwiek się przestawię na normalną godzinę, tak? No ale że tak powiem, no znowu się nie udało, tak? I znowu wstaję przed godziną 21, więc znowu będzie, że tak powiem, trochę się przestawiania. Tak, więc ty, bo ja w ogóle to już którąś minutę z rzędu prowadzę film. Rozgadałem się o piłce nożnej, ja nie wiem, czy kogoś tu piłka nożna obchodzi, no ale mnie obchodzi, tak? Jesteśmy na moim kanale. Real wygrał 15 Ligę Mistrzów, więc no fantastycznie. No, nie wiem, czy ktoś jeszcze słyszał, ale no 15 Ligę Mistrzów wygraliśmy, tak? Więc trzeba oczywiście się pochwalić. Kurczę, powiem wam, że chciałem sobie kupić koszulkę z tego sezonu, bo tak stwierdziłem, pierwotnie chciałem mieć koszulkę Winiego z tego sezonu. No ale no z racji, że tak powiem, no potem Toni Kroos ogłosił, że odchodzi, to mówię, kurczę, no chciałbym z tym Kroosem, no ale nie ma nic, nie ma nigdzie stary koszulek z aktualnego sezonu na stoku, więc czekam, mam nadzieję, że będzie restock tych koszulek, jak nie, to naprawdę się chyba popłaczę. Wrzućmy parę skrzynek Beast, wrzućmy parę skrzynek Anarchia i zobaczmy, 3300, no to już trochę tak odkleja mnie powoli, ale właśnie, któraś minuta już tutaj filmu prowadzona, a ja stary co? A ja nawet nie rozdałem skina dla widza, nie wypłaciłem nawet skina dla widza, więc zaraz trzeba to naprawić. Widzę tutaj, wow, Butterfly Shafir ze skrzynkiem mety zlepszonej. Bardzo mocny drop. Zobaczmy, czy będziemy mogli sobie dzisiaj taką skrzynkę otworzyć. No jeżeli ta bitwa nam nie oddana, to z budżetem 3000 zł, no to powiem, może być ciężko, tak? Może być ciężko, no ale walczymy, tak? Tutaj Kałach Nightwish kolejny minimal wear tym razem, ale... Kurczę, to jest w ogóle Kałach dla mnie zagadka, bo on jest tak piękny, stary, on jak wychodził to...
Uważam, że to będzie jeden z najdroższych kałachów, a zobacz, minimalware kosztuje 116 zł zaledwie. A mój oponent ma już 600 zł na ten przewagi ze skrzynek Beast samych, więc bardzo mi się nie podoba obrót tutaj wydarzeń. No, a WP Electric Hive droższa od playera tu. No, spoko. Tak też może być. P90, 107... No nie, no ty, no... To jest, halo, tragedia jakaś. Ja tu nic nie mogę dostać. Coś, co będzie, cokolwiek mi to kosztować. 11 zł, no to jest stary... Za dużo. Za dużo straty. Chociaż czekaj, ty, bo ta nawaja. 1000 zł, czy ja to właśnie nadrobiłem? Nadrobiłem to jedno skrzynko. No dobra, będę teraz tego nie stracić i chyba to straciłem, jeżeli to jest... Ja pierdolę. No. Dziękuję serdecznie, że tak powiem, za wprowadzenie tutaj w jakkolwiek zadanie mi nadziei, tak? Że może być dobrze. Czekaj, zanim zrobię bitwę, otwórzmy sobie parę skrzyneczek. Jaką bym skrzynkę otworzył sobie? Może otwórzmy parę skrzynek, tak? Zobaczmy, no trzy takie otwórzmy sobie. Zobaczmy, co z niej dostaniemy. 63 zł. Mamy awkę Phobos. No okej, okay. Myślę, że spoko bupa. Dawno awki żadnej nie rozdawałem, więc jak chcesz wziąć udział, tu hasło konkursowe oczywiście w trakcie filmu ci powiem. No, no chyba wiesz co zrobić trzeba, tak? Zostać łapę w górę pod filmem. Komentarzyk oczywiście. Czekaj, bo ja tu... O, reply da szukałem, bo chcę kosy trafić. Łapa w górę oczywiście, no klasyczek, tak? Sub z dzwonem, też chyba każdy wie. Oczywiście, no mówię, komentarzyk z hasłem, które będzie w trakcie filmu. Dodatkowo oczywiście dołącz na Discorda, tak? Bo to sprawdzam. Oczywiście udostępnij film. I użyj kodu proxy na CSGO skinsie. Jak osobą pełnoletnim jesteś, wystarczy zaloguj się z linku z opisu, choć kliniesz oczywiście tutaj magiczny plusik i wpiszesz kodzik proxy przez 2x. Możesz wtedy odebrać skrzynkę na Star za free i 10% więcej do każdej wpłaty, więc kod oczywiście użyć możesz sobie dowoli. A jak płacasz kodem proxy, to nagraj, wyślij, to ci zaliczę nową kosę. Konkurs będzie organizowany niedługo, więc zapraszam serdecznie oczywiście do brania udziału, jak płacasz oczywiście z Connect Rocks i mnie wspierasz, tak? To jest to oczywiście konkurs dla osób, które mnie wspierają i wpłacają z filmu. Więc tak to wygląda, 14 z tym przed nami, no liczę tutaj na kosę jakąś, tak? W sensie, jakbyśmy tyle skrzynek otworzyli, dostalibyśmy może, nie wiem, no z 15 zł może byśmy dostali, jakby się udało, jakby się poparciło. No tutaj, no mój opony ma 81, on 47. Kurczę, nie idzie to póki co po mojej myśli. No tym bardziej, że tutaj skin za 40 zł wpada dla niego w stat traku. Build tested, tak? A ja tutaj, no przyszedłem po kosę, tak? No w tej skrzynce są butterfly'e, a ja bardzo lubię butterfly'e. Widzę tutaj w ogóle też jakiś gamma duplerów na stronie dzisiaj. No zobaczmy, tutaj ład lotu z 6 godzin temu. No nie jest to, bo nie jest to gamma dupler, ale to jest zielony skin. No tutaj mamy gamma doppler karambita, tu mamy karambita i zobacz, to jest skrzynka w ogóle z ulepszonymi nurzami. Tu też jakieś widzę, to jest procentowe akurat, to nie wiadomo. Tutaj batla, tutaj skrzynka z White Lotusem. Więc trochę tych gamma dopplerów tutaj pospadało na stronie. Więc kurczę, muszę zdać pieniądze na takie bezsensowne bitwy, jakie ja dzisiaj zrobiłem. Może faktycznie powinienem tą skrzynkę z tymi gamma dopplerami jeszcze dalej cisnąć. Tym bardziej, że udało nam się zdobyć, no też udało nam się zdobyć gamma dopplera, tak? Emeralda. Więc, no może to był klucz do sukcesu, no ale no teraz już nic się tak powiem. Nic nie zrobimy, ja teraz chcę próbować trafić kosę ze skrzynki oczywiście tej ry... Aha! No to bardzo serdecznie dziękuję za takiego baita. No nie no, ej, widziałem jak kosy baitują, znaczy inaczej. Kosy raczej nie baitują w CS-ie, bo jak przelatuje kosa, no to raczej wypada, tak? Ale no parę filmów jest takich, gdzie faktycznie ten bait jakiś poszedł. Więc to pewnie jakiś bug był, albo nie wiem, albo kosy faktycznie baitują. Dobra, lecimy z tym Riptide'em. No stary, ja nie dam za wygraną. 68 zł za jedno takie otwarcie. Oczywiście, ilu sztuk na raz? 3 sztuk na raz. Ej, w ogóle teraz zauważyłem, że odwaliłem trochę manianę, bo mam wyłączoną akcelerację. Więc troszkę ta skrzynka wydaje mi się, że przycina. 41 zł, 21, idźmy dalej, 13, no nie no, będzie, powiem tak, będzie bardzo ciężko, naprawdę będzie, no więcej panie prowadzący powie, co razy będzie. Co powiedziałem? No, że będzie ciężko, aha, no i patrz, rare special item. To nie jest to. Dobra, wracamy na battle, nie ma co się pierdzielić, czy to była bitwa? Oho. Poczekaj, ja bym sobie stworzył tutaj. Na dobry początek, znaczy początek. Trochę już, że tak pojmęło, tak? Ale 6 skrzynek, 600 zł. Zobaczmy. Spróbujmy. Może uda się trafić.
Może uda się trafić Gamma Dopplera. Znaczy Gamma Dopplera, to są lorki. Oczywiście, panie prowadzący. Co pan mówi? No i mamy już pierwszy silnik, więc zaczynamy bardzo dobrze. 1800 zł równo praktycznie. Równiuteńko do groszówek. No ale okej, okay. Mamy odbitkę. Więc no może jeszcze jeden tutaj jakiś, albo dla mojego oponenta w gorszym stanie. Jeśli w gorszym stanie, no bez Tatraka, tak? No bo dla mnie to jest Tatrak i bez Tatraka. Te bez Tatraka 1200 jakoś kosztują. Ze Tatrakiem, no właśnie, 1800. Więc zobaczmy, próbujemy. Ja jeszcze w międzyczasie tutaj jak Batla leci, to zaakceptuję ci skina oczywiście. Skin dla widza, czyli Awupa. O, i zobacz. Zajebiście. I mamy tutaj jeszcze pasę dla nas. Tutaj oferta już zaakceptowana. Awupka oczywiście dla was. Gdzie leci? 2500 zł udało nam się wygrać, więc naprawdę no całkiem sympatycznie. Całkiem sympatycznie. Dodajemy oczywiście skrzyneczkę. I co? I próbujemy odbić ametystem starych. Dwie skrzynki ametystu lepszone. Na to mnie stać. 519 zł. Więc rzucamy bota. Ile? 519 zł nam zostanie. Bitwa za 3360 jak coś. I zobaczmy, no pierwsze otwarcie się nie popisało. 113 zł. No ale liczymy teraz, no jakiś mocny tutaj. No zajebiście, dziękuję bardzo serdecznie tutaj. Skrzyneczko. Bardzo to doceniam, że tak powiem, że zostałem tutaj z niczym. 3 rypty. Okej, próbujemy. No jak teraz skrzynka nie odda, no to będzie mi przykro, tak? Nie będę kłamał, będzie mi przykro. No ale oczywiście, no trzeba się pogodzić z tym, że skrzynka no nie zawsze oddaje. Tak na początku sypnę ładnie. Nie wiem, no innym ludziom też tutaj widzę, Gamma Doppler ładnie lecą dzisiaj. Aha, no nie, no stary, to naprawdę jest mi w tym momencie przykro. Jest mi bardzo przykro, stary, że tutaj zostałem tak zbejtowany. Czy mam jeszcze, żeby otworzyć? Nie, no patrz, to się nie dzieje, stary, no. Ile mi zostało? Zostało mi 14 zł, nie mogę z tego nic zrobić. Mogę sobie... No 30 zostało, mogę sobie jedną otworzyć. Nie no, czy ty widziałeś, jakie to bejty były? No ja pierdzielę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Przypominam oczywiście kodzik Kroks, klikasz magiczny plusik, wpiszesz tak Kroks i jest 10% więcej do każdej wpłaty oczywiście. Skrzynka na start za free, a hasło konkursowe napisz komu kibicujesz.